witam Państwa po krótkiej przerwie. Przenosimy się tym razem na kolorową aleję. Moim gościem jest Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy Żeglugi Szczecińskiej. Witam Ciebie. Zgadzam się. Trochę tak z przyśpiewem to powiedziałam, ale niech będzie. Dziś porozmawiamy o szczecińskich spacerach miejskich i kolorowej alei po sąsiedzku. Tak jest. To są takie inicjatywy, za którymi stoi Urząd Miasta i Żegluga Szczecińska właśnie. Zacznijmy i to są tak naprawdę dwa takie projekty. Zacznijmy może od tego pierwszego elementu projektu Kolorowa Aleja, którym są właśnie szczecińskie spacery miejskie. Jaki właściwie, Tomku, jest cel tych spacerów, które Jasne. Są organizowane? Żebyśmy to mogli dobrze zrozumieć, to trzeba na pewno powiedzieć, co to jest ta Kolorowa Aleja. To jest tak naprawdę Aleja Kwiatowa, czyli Plac Żołnierza Polskiego, aleja chyba dobrze bardzo znana naszym mieszkańcom, która, o ile dobrze pamiętam, w roku 2015 w głosowaniu na szczeciński budżet obywatelski zyskała w oczach mieszkańców właśnie, zyskał taki pomysł, żeby tę przestrzeń ożywić, tchnąć w nią życie, na powrót ją zaktywizować i bardzo rzeczywiście zabraliśmy się za to. Był szereg imprez, były nasadzenia, tak żeby było kolorowo, żeby było kwiatowo, ale żeby też dużo się działo na alei. No i jednym z tych elementów to jest właśnie inicjatywa Żeglugi Szczecińskiej, czyli szczecińskie spacery miejskie. I tak naprawdę sama inicjatywa jest bardzo prosta, to znaczy na Alei Kwiatowej mamy Centrum Informacji Turystycznej. W tym szklanym pawilonie tam działa Centrum Informacji Turystycznej, prowadzone właśnie przez Żeglugę Szczecińską. No a z uwagi na to, że jest to informacja turystyczna, że można tam wejść, zapytać się o atrakcje miejskie, kupić jakiś miejski gadżet czy pamiątkę ze Szczecina, można także zapisać się na szczeciński spacer miejski, który właśnie zawsze, co sobotę, rozpoczyna się w tym miejscu, czyli na Alei Kwiatowej przy naszym CIT-cie i tam już z profesjonalnym, wykwalifikowanym przewodnikiem można się na taki spacer po Szczecinie wybrać, a to są bardzo ciekawe spacery, bo one nie bazują tylko na tych takich must have, że Wały Chrobrego, Jasne Błonia, Zamek i koniec, tylko pokazujemy ten Szczecin naprawdę z takiej bardzo interesującej, często nieznanej wszystkim strony, a więc to jest oferta nie tylko dla turystów indywidualnych, ale też dla naszych mieszkańców. A co ciekawego jest po drodze oprócz tych właśnie must have, czyli właściwie must seen? Oczywiście jest tego całkiem sporo, bo my dajemy tutaj przewodnikom wolną rękę. Zdajemy sobie sprawę, że to są specjaliści, którzy wiedzą, co w Szczecinie należałoby zobaczyć i z kim mają do czynienia, a więc nie tylko z takimi wycieczkami zorganizowanymi, które w Szczecinie są po raz pierwszy czy drugi, ale często po prostu z mieszkańcami, którzy tutaj mieszkają. I okazuje się, że jest bardzo, bardzo dużo ciekawych historii do opowiedzenia, bo też bazujemy na historiach, począwszy od podziemnego Szczecina, poprzez to, co nas otacza, na co nie zwracamy uwagę, czyli na przykład kierując się książką pana Rembasa, to co na szczecińskich fasadach, a proszę mi uwierzyć, że ta architektura w Szczecinie jest bardzo ciekawa. Ostatnio też zorganizowaliśmy z uwagi na Dzień Krokusa taki spacer, który prowadził motywami florystycznymi, roślinnymi po Szczecinie. Oczywiście mamy też na przykład te nasze berlinki, czyli stare berlińskie pompy przedwojenne i one też są rozsiane po całym mieście, nie każdy zna ich historię, nie wie jak to wszystko z nimi było i nasi przewodnicy to opowiadają. Współpracujemy tutaj naprawdę ze świetnymi ludźmi, z ludźmi, którzy znają się na rzeczy i co ważne, którzy są w stanie odprowadzić grupę nie tylko polskojęzyczną, ale także niemiecko czy angielskojęzyczną. Ile trwa, Tomku, taki spacer jednorazowo? To jest około 1,5 godziny. Tak zawsze szacujemy, żeby to wypadało mniej więcej 1,5 godziny, tak żeby dziecko mogło się także przejść, bo wiemy, że rodziny są chętne i przygotowaliśmy zresztą też taki bilet rodzinny, ale żeby to nie była całodniowa aktywność, żeby też można było zaproponować całkiem atrakcyjną cenę tych spacerów, bo oczywiście to też jest istotne i żeby to był taki kompaktowa usługa, to znaczy, żeby można było przyjść z ulicy, wejść i nawet gdzieś pomiędzy jedną a drugą sprawą te 1,5 godziny poświęcić właśnie na oglądanie Szczecina i to są zawsze takie dystanse, które bez żadnego kłopotu przejdziemy sobie pieszo, młodsi czy starsi powinni sobie bez problemu dać z tym radę. Ostatni spacer, a właściwie pierwszy w tegorocznym sezonie, który odbywał się w ostatnią sobotę, rozpoczął się właśnie na Alei Kwiatowej, przeszedł powiedzmy przez ulicę Śródmieścia, chyba tak najogólniej należałoby powiedzieć, i zakończył się na Wałach Chrobrego na pikniku nad Odrą, którego Żegluga Szczecińska była współorganizatorem, więc sporo się działo i sporo można było zobaczyć, ale są różne inne miejsca. Proszę mi uwierzyć, że tych pomysłów mamy naprawdę nieskończenie wiele. A powiedz mi, czy obowiązują zapisy jakieś wcześniejsze na zwiedzanie z przewodnikiem i jaka jest minimalna ilość osób, żeby ten przewodnik
zechciał oprowadzić ich po mieście. My przyjęliśmy taką zasadę, że oprowadzanie w języku polskim odbędzie się zawsze, o ile chociaż jedna osoba na nie przyjdzie i będzie chciała ten Szczecin zobaczyć. O, jedna to tak bardzo prywatnie. Bardzo prywatnie, taka szansa również jest, chociaż zazwyczaj spotykamy się z dużo większym zainteresowaniem. Nie mamy dużego doświadczenia, bo my tylko kilka tych spacerów odbyliśmy. Zaczęliśmy podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbywał się między innymi na Alei Kwiatowej właśnie w grudniu ubiegłego roku. Później mieliśmy ten Dzień Krokusa i taki jeden okolicznościowy, florystyczny spacer. I dopiero w tym roku zaczynamy. Wiem, że zainteresowanie na spacery obcojęzyczne było bardzo, bardzo niewielkie i one się nie odbyły. Tutaj wymagamy co najmniej 5 osób, a więc taka grupa, która odwiedza nas na przykład z Niemiec, mamy nadzieję, że ta informacja dotrze do nich także i że z tego będą chcieli skorzystać. A oprowadzanie w języku polskim odbywa się za każdym razem i to jest zawsze pierwszy spacer danej soboty. W każdą sobotę do września o godzinie 11 zapraszamy. Można wcześniej zapisać się, czy to online poprzez stronę Żeglugi Szczecińskiej, tam uruchomiliśmy specjalny formularz, czy to dzwoniąc do CIT-u, czy na przykład pisząc do Centrum Informacji mail. W takim razie przejdźmy teraz do tego drugiego wydarzenia, bo tutaj już chyba zostało sporo powiedziane. Kolorowa Aleja po sąsiedzku. Co to za wydarzenie dokładnie? Bo sąsiedzku to mi to brzmi jakieś rady osiedla? No właśnie, bo skoro już mamy tę kolorową aleję, czyli mamy tę naszą aleję kwiatową, skoro są na niej kwiaty, bo wystarczy się przejść i zobaczyć te piękne tulipany, które teraz kwitną, a które nasadził jeszcze w ubiegłym roku Zakład Usług Komunalnych, skoro mamy tam Centrum Informacji Turystycznej Szczecińskie Spacery Miejskie, chyba ciekawą jednak architekturę, chociaż budzącą kontrowersję, to trzeba sobie powiedzieć, to jeszcze tchnijmy w nią życie z prawdziwego zdarzenia. I to robi Żegluga Szczecińska, organizując w tej przestrzeni eventy, wydarzenia, imprezy skierowane do różnych odbiorców. I rzeczywiście my w tym roku już zrobiliśmy jarmark wielkanocny, zrobiliśmy takie targi zielonym pod nazwą Miasto Ogród. I teraz nadszedł czas na imprezę po sąsiedzku. To jest wydarzenie, które odbędzie się 27 maja. I to będzie taki festyn miejski, który współorganizujemy, zaprosiliśmy do współorganizacji Rady Osiedli. Chcielibyśmy, żeby szczecińskie Rady Osiedli mogły pokazać się mieszkańcom, mogły opowiedzieć, co robią, czym się zajmują, z jakimi sprawami można do nich przyjść, ale oprócz tego, że będzie można się spotkać właśnie z radnymi osiedlowymi, że będzie można zapoznać się z ich działalnością, no to zdajemy sobie sprawę, że każdy jednak oczekuje tego, żeby tam po prostu się działo i rzeczywiście takie aktywności także dla najmłodszych, bo tutaj ukłon w stronę dzieciaków, z uwagi na to, że rozpoczyna się wiosna, chyba każdy chce trochę aktywności na świeżym powietrzu zażyć. Będzie. Będą wielkoformatowe puzzle, będą gry i zabawy, przewidujemy trochę konkursów. Naszym partnerem jest inwestor projektu Czysta Odra i my dzięki temu jesteśmy w stanie ufundować pewne nagrody i te konkursy za każdym razem podczas tych imprez organizować. No i tak będzie dokładnie 27 maja i już serdecznie zapraszamy do tego, żeby nas odwiedzić. A czy będzie coś dla podniebienia? Powinno znaleźć się coś dla podniebienia. Ja tylko przypomnę, i to też chyba jest ważna informacja, nie tylko podczas po sąsiedzku czy innych imprez, które będą się odbywały, ale też jest taka możliwość, żeby po prostu do Centrum Informacji Turystycznej, które tam się znajduje, wejść i na przykład napić się przepysznej kawy czy herbaty, bo oprócz tego, że mamy tam Centrum Informacji Turystycznej, to mamy też taką mini kawiarnię i z pewnością będzie można z tego skorzystać, ale nie wykluczamy oczywiście takich stanowisk też, powiedzmy, wystawców z jakimiś smakołykami, tak żeby można było czegoś na miejscu spróbować. Wydarzenie rozpoczyna się 27, właściwie ono trwa tylko jeden dzień, tak? Dokładnie, to jest wydarzenie sobotnie. Przypomnij tylko, o której godzinie. Rozpoczynamy o godzinie 11, zapraszamy na godzinę 11, będziemy się wszyscy bawili na miejscu do godziny 18, więc właściwie cały dzień można nas odwiedzać i z pewnością chyba posmakować tej naszej kolorowej alei, bo to naprawdę jest ciekawe miejsce i warto je odkryć na nowo. Niebywale. Ja Tobie, Tomku, dziękuję serdecznie za rozmowę, za przybycie. Dziękuję za zaproszenie. Moim gościem był Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy Żeglugi Szczecińskiej. Z Państwem widzę się za kilka minut i będzie temat związany ze szkolnictwem zawodowym. Zapraszam.